Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj mamy wiertarko wkrętarkę Boscha z wersji profesjonalnej o znaczeniu GSR 10,8 2LI. Jest to wkrętarko wiertarka o bardzo fajnym małym korpusie. Wygląda ona tak. Może podświetlimy jeszcze z tej strony, żeby tak wszyscy widzieli. Posiada ona dwa biegi, ale o tym zaraz sobie tutaj wszystkim porozmawiamy. W komplecie jest taka walizka. Jest to system piętrowania Boscha. Tych walizek, tak tutaj widać, możemy sobie tutaj kupować różnego rodzaju te walizki i magazynować. W komplecie znajdziemy oczywiście kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi od tej wkrętarki, instrukcję obsługi od ładowarki. Mamy dwa akumulatory w komplecie. Może sobie tutaj włożymy. Oczywiście ładowarka, kabura na tą wkrętarkę. Włożymy jeden akumulator. Pokażemy, jak ona tutaj działa. Akumulator tylko pasuje w jednej pozycji. Jest kliknięcie. Dwa biegi. Jedynka i dwójka. Sprzęt posiada tutaj dwa akumulatory litowo-jonowe 10,8 V serii premium o pojemności 2 Ah. Przeznaczone te akumulatory są do pracy pod bardzo dużym obciążeniem. Wkrętarka posiada bardzo dużą wartość momentu obrotowego, jest to 30 Nm. Nowa generacja budowy silnika w połączeniu z materiałem DuraShield gwarantuje urządzeniu pełną sprawność i funkcjonowanie nawet po upadku z wysokości 2 metrów na beton, także jest bardzo wytrzymała. Posiada tutaj bardzo fajną ładowarkę. Ta ładowarka jest w stanie naładować te akumulatory w przeciągu 1 godziny. Włącza się automatycznie, gdy akumulator jest naładowany, zapobiegając przegrzaniu akumulatora. Ma bardzo smukłą i bardzo ergonomiczną rękojeść. Środkowa rękojeść pokryta jest antypoślizgowym miękkim materiałem typu soft grip. Chodzi tutaj nam o ten materiał. Wkrętarka posiada tutaj 20-stopniową przykładnię planetarną z metalowymi kołami zębatymi. Zapewnia ona wysoką precyzję wkręcania. Tutaj możemy pokazać, przykręcając tą tulę, jest tutaj 20 stopni ustawienia momentu obrotowego. Jedno dodatkowe ustawienie momentu obrotowego to jest na wkręcanie, na wiercenie, przepraszam. Jest tutaj takie wiertełko narysowane, wtedy jest zblokowany ten moment obrotowy. Wskaźnik diodowy stanu naładowania akumulatora znajduje się tutaj, 3-stopniowy. Mamy tutaj wbudowany wskaźnik stanu naładowania tego akumulatora. Tak jak wspominałem, jest bardzo fajnie on tutaj skonstruowany, pokazując nam stan pojemności naładowania. Wbudowana latarka, duża to jest dioda LED, zamontowana w tym urządzeniu. Bardzo fajnie podświetla ona tutaj nam miejsce pracy. Wygodne i łatwe obsłudze przełącznik prawo-lewo. Jest elektroniczna regulacja prędkości obrotowej, zapewniająca w każdej sytuacji łagodny rozruch i pełną kontrolę podczas wiercenia czy wkręcania. Także można sobie tutaj ładnie wyregulować tą prędkość. Hamulec wybiegowy do bardzo precyzyjnego wkręcania sprawia, że końcówki wkrętarskie, wkręty czy śruby nie zostają przekręcone czy uszkodzone. Także widać, ono praktycznie w miejscu staje. Ten uchwyt wiertarski. Uchwyt jest na 10 mm. No, wkrętarka wygląda tak. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do moich dalszych filmów.